Cześć, witam Was, Paraguay Life, mam na imię Zbyszek i dzisiaj porozmawiamy o yerba mate, a w zasadzie dokładnie rzecz biorąc, co to jest, a przede wszystkim jak rośnie. Zostańcie ze mną. Słoneczko świeci, ale z tyłu widzicie, to nie jest yerba, to są mandarynki. U nas jest teraz zima, czerwiec, ale właśnie mamy piękne, jak widzicie, mandarynki. Ale tematem wideo będzie yerba mate, bo z pewnością wszyscy z Was, o większość z Was, zna yerba mate gotową, przygotowaną naturalnie już albo w pojemnikach, albo w kartonikach. Ja w dzisiejszym odcinku chciałem Wam po prostu przedstawić produkcję, ale przede wszystkim właśnie jak rośnie yerba mate. Bo pewno wielu z Was po prostu nie wie, wiadomo, że nie wie. Ja w sumie posadziłem nawet yerba mate u siebie w ogrodzie, ale niestety nie jest to kwestia taka prosta. Przy okazji chciałem Wam pokazać, to nie jest yerba, ale kokosy paragwajskie właśnie, jak tutaj osy obrabiają. Może nawet zobaczyć, o tak to w sumie ta palma kokosowa wygląda. Tutaj sobie spokojnie usiadłem w cieniu, żeby mnie słońce nie oślepiało. Z tyłu, jak tam widać, to nie są moje włosy. Już są przerzedzone, tylko powiedzmy kinczo, czyli takie zadaszenie. Dobra, ale teraz do tematu. Nawet nie myślałem wcześniej, jak trudno jest w sumie obrabiać, posadzić i zebrać yerba mate. Wbrew pozorom, nie jest to praca maszynowa, tylko wszystko robi się właśnie ręcznie. Ręcznie. Mali i średni producenci naprawdę mają masę roboty i stąd wzięło się też pewna, powiedzmy sobie, może niechęć do produkcji yerba mate, przynajmniej wcześniej. I aby to zrekompensować, trzeba było oczywiście ceny yerba podnieść, bo zobaczycie na filmie, skorzystamy z uprzejmości telewizji paragwajskiej właśnie z ABC Color. I przedstawię Wam właśnie, jak rośnie yerba mate i że jest to naprawdę ciężka, fizyczna, przede wszystkim ręczna praca bez zastosowania maszyn. Mali i średni producenci naprawdę mają masę roboty i stąd wzięło się też pewna, powiedzmy sobie, może niechęć do produkcji. Stąd powstaje yerba mate pierwszej jakości. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, spójrzcie, zauważcie, że właśnie yerba mate u tych małych producentów nie rośnie na polach uprawiana, gdzie nie ma żadnego zielska. Po prostu wygląda to, powiedzmy sobie, sztucznie, tak? No, zaorane, przykryte pod foliami. To ma mało wspólnego, że tak powiem, z naturą. Człowiek kupuje w opakowaniu, zaufa, otwiera, patrzy. Nic.
Muszę szczerze powiedzieć, że niektóre yerba mate, nawet w Paragwaju, pogorszyły się znacznie. To znaczy jakość. Są bardziej zmielone, jest po prostu za dużo pyłu, a za mało liści, za mało jakości. Niestety, narzekamy na ceny. Cena jest stosunkowo niska, ale jakość, przynajmniej niektórych z nich, jest naprawdę nie najlepsza, więc warto dopłacić i wypić naprawdę dobrej jakości yerba mate. Dobra, rozgadałem się, więc teraz zapraszam serdecznie na film. Może zrobię mały przerywnik. Mam nadzieję, że się podobało. Jak się podobało, łapki w górę. Nie zapomnijcie podzielić się wideo, czy też na Facebooku, czy na Twitterze, czy na Instagramie. Na pewno jest wielu Waszych znajomych, którzy interesują się yerba mate, a tutaj u nas praktycznie, tak jak powiedziałem, Paraguay Life, więc zawsze, no zawsze jak zawsze, ale większość ze słonecznego Paragwaju i szczere życzenia. Także dziękuję za oglądanie. Jak macie pytania, jak zawsze, proszę w komentarzach na dole zadawajcie. Z chęcią te, na które będę mógł odpowiedzieć, dam odpowiedź. Także dobrego siorpania i trzymajcie się. Na razie. Cześć, cześć.